Dobry wieczór. Na pewno byłem tutaj tydzień temu oglądać Sokół Strudę, naprawdę charyzmatyczny, waleczny, groźny przy stałych fragmentach gry i przy dośrodkowaniach zespół. Na pewno trzeba się cieszyć z tego, że my grając 72 godziny wcześniej wyglądaliśmy dobrze fizycznie i byliśmy bardzo dobrze zorganizowani. Naprawdę chłopcy super wykonali plan tego spotkania i w takiej mojej prywatnie trudnej sytuacji chcę im podziękować, że mnie i mojej rodzinie dali troszeczkę radości w tym tygodniu i naprawdę na tak trudnym terenie wygraliśmy mecz. Szacunek dla nich, wielkie podziękowania. Sporo w trakcie meczu przekazywał Pan uwag do takiego pieszczotliwie nazwanego Juska. Ten Pana piłkarz no, robił różnicę, no, dzisiaj bramkę strzelił na 2-0, ale to chyba taka wartość jest dodana w drużynie. Najważniejsze, że był zespół, natomiast Józek miał troszeczkę zadania taktyczne, żeby szóstki nas nie przegrywały po obwodzie i żeby wyłączać dwóch, trzech zawodników ustawieniem swoim. I to bardzo fajnie korygował. No jest to kluczowy zawodnik, bo bardzo dużo pracuje, bardzo dużo biega, widać, że serce wkłada. To jest chyba zawodnik, który najlepiej przepracował i najciężej okres przygotowawczy, zrzucał mocno wagę. I naprawdę ostatni przebieg 12 km, dzisiaj jeszcze nie wiem, ale ciężko pracuje na boisku i cieszę się, że jakby wynagrodzona ta praca została tym, że strzelił wspaniałą bramkę. Byłem na meczu w Grudziądzu, gdzie Sokół wygrał 4-0, no i nie poznawałem i drużyny Sokoła w tym meczu im minus, ale też drużyny z Grudziądza im plus, bo tak jak Pan stwierdził, że faktycznie drużyna z Grudziądza to był zespół dzisiaj. Ja nie chcę się odnosić do historii. Każdy mecz pisze swoją historię i każda dyspozycja dnia jest inna. Ja się obawiałem tylko tego, czy się odpowiednio zregenerowaliśmy, bo nie chciałem podejmować decyzji o rotacjach, bo jeżeli drużyna jest na fali, a zagraliśmy bardzo dobre spotkanie ze Stalą Rzeszów, która jest bardzo silnym zespołem, uważam, nie chciałem im tego odbierać. Ja pamiętam jeszcze, jak grałem w piłkę. W momencie po wygranym meczu chciało się grać za 3 dni i tak dzisiaj postanowiłem i tyle, ile mogli, dali z siebie. Zmiany też bardzo dobre, także mamy 3 punkty, cieszymy się z tego i dalej patrzymy i myślimy o następnym rywalu. I po meczu słychać i widać było taką autentyczną radość, bo Pan przez chwilę był w tym kółku takim, który kręcił się dookoła, ale po chwili Pan z uśmiechem no, opuścił nasz stadion i chyba się cieszył Pan, że tak drużyna to przyjęła to zwycięstwo. Tak, chociaż chwilę radości w mojej sytuacji, mojej rodziny tym zwycięstwem, natomiast wiadomo, jak drużyna ma duże obciążenie psychiczne i jaka presja jest w zespole, który cały czas jest w czerwonej strefie i myślę, że czuli to, że z niej wyszliśmy i czuli to, że mamy kontakt i że wreszcie wyszliśmy z tego dołka.